Zaczniemy od wiersza Jana Tubima pod tytułem Lokomotywa. Kto pamięta ten wierszyk? O, kilkoro dzieci zna. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna, i pot z niej spływa, tłusta oliwa. Stoi i sapie, dyszy i dmucha, żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Ktoś z was widział taką lokomotywę? Już takich nie ma teraz. Tylko na starych filmach można obejrzeć. Tak. A w trzecim siedzą same grubasy. Siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów. A w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata. O, jaka wilka pod każdym kołem. Przez pola, przez las. I spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. Do taktu turkoce i puka i stuka. To takto, to takto, to takto, to takto, to. Gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna, zziajana, zdyszana, lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże to, jakże to, czemu tak gna? A co to to? Wierszy Tuwima. Stryk. Starczy w ścianie taki pstryczek. Mały pstryczek, elektryczek. Jak tym pstryczkiem zrobić pstryk, to się widno robi w nim. Bardzo łatwo. Pstryk i światło. Pstryknąć potem jeszcze raz. Zaraz mrok otoczy nas. A jak różki, seleczki, grok i do garnka. Rysujecie? Jeszcze jeden przepiękny wierszyk Juliana Tubima. Pani Kamilka zaraz przyniesie. Spróbuję narysować Grzesia. Posłuchajcie, jakie ten Grzesiu miał przygody. Wierszyk pod tytułem Idzie Grześ. Idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a przez dziurkę piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem. Piasku mniej, nosicie lżej, cieszy się głuptasek. Do domu wrócił, worek zrzucił, ale gdzie ten piasek? Wraca Grześ przez wieś. Nie do wiary, ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, paska, sapie. Jak prosiła? List? Proszę cioci, list? Wrzuciłem cię, czuliła. Nie kłamiesz, Grzesiu? Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak cioci kocham? Krowę prowadzili i dronił autobus i szły jakieś trzy dziewczynki, jak rzucałem ten list do skrzyni. Ciocia. A wierszy Kapecato to na pewno znają wszystkie dzieci. Jest na alfabet. To może zróbmy tak, ja będę czytał bardzo powoli. Kto sobie coś będzie przypominał, to może. Aby zadło z pieca spadło, o ziemię się kukło, rozsypało. Na kurkę czekał kotek w ukryciu, zaszczekał mruczek, pomóż nam piciu. Oj, przydałby się ktoś na przyczepu. Po co się zabrał z tej... Dzisiaj, teraz... we Wrocławiu, ma synka w waszym wieku i myślę, że napisała tę bajkę nie tylko dla swojego synka. Bajka nosi tytuł Nohal Czarodziej. Obrazki do tej bajki narysował pan, który również mieszka we Wrocławiu. Obrazki są przepiękne i będziecie mogli je obejrzeć sobie, jak narysujecie ładne rysunki i dostaniecie bajkę w nagrodę. Bajka nosi tytuł Nohal Czarodziej. W każdym miasteczku jest górka niewielka, na górce z trawnika wystaje muszelka. Trzeba ją nacisnąć, mlasnąć głośno buzi,
to się czarodzieja spod ziemi obudzi. Każde miasteczko, nawet to maleńkie, ma czarodzieja i taką muszelkę. Lecz rzadko czarodziej jest miły i gładki. Nie każdy psy karmi i podlewa kwiatki. Co noc budzi ludzi. Ciągle barska, pluje i rozsiewa śmieci. Szczęśliwy, gdy nieco na dzieci naleci. Śmierdzi mnie skórą jak szczury rosołek, w którym się mieści spleśniały tobołek. Pomidor sprzed... Czarodziej jest nieco niemrawy, więc zjawy zeń zwykłe załatwiają sprawy. Słuchaj, nohal, moja lekko, na bezsenność masz książeczki, zerknij tylko do mej teczki. W terce pełna bajka, wierszy, dzieci z klatek raźno zeszły. A w nagrodę za więzienie nohal sprawił im odzienie. Z tyłu pstryczek, elektryczek. Do bajki do kina. Piękna praca. Tutaj patrzcie, lokomotywa. Kolorowa. I tu mamy jeszcze jedną lokomotywę. Tak, tu jest jeszcze... Amelka narysowała lokomotywę. Prace, które mi się bardzo podobają, bo są abstrakcyjne i to malowały na przykład małe dzieci. Więc tutaj Stasiu Rasiewicz, taka abstrakcja. Mi się to bardzo podoba. Tak. A mi tu się bardzo podoba rysunek Józia, który narysował rękę Grzesia, który idzie przez... Pięknie, prawda? Narysowała, słuchajcie, no po prostu. Sama miłość, sama miłość. A to patrzcie na te dwie żyrafy. A tu jest jakiś tygrys. A to jest chyba nohal. To jest chyba nohal. A to chyba pod wpływem nohala powstało, słuchajcie, jakieś cudne postacie. Kolejną abstrakcję, też rysowana chyba bardzo małą rączką, bardzo mi się podoba. Tu są chyba jakieś kwiaty. A może to jest rzecz? A może to jest rzecz? Dostajesz książeczkę Nohal Czarodziej, autorstwa Agnieszki Wolny-Hankała. Gratulujemy, brawa Agnieszki! Ja chciałem powiedzieć, że Ola ma tak samo na imię jak moja córeczka. Będziesz mi z tym mikrofonu powiedzieć, dobra? Nie chcesz? A jak masz na imię? Maciek. Maciek dostaje książeczkę z ilustracjami Antka Wajdy. A to wiesz, którą ilustrację narysowałeś? Nie. Nie powiem. Jacek Bierut. Brawo! Bardzo poważny poeta i bardzo poważny.